Jak działa i jak pomaga symulacja analizować projekty? Daną wejściową do realizacji zadań analitycznych jest model 3D. I tutaj z pomocą przychodzi nam jedna z podstawowych cech operacyjnych Simulation z portfolio korporacji SolidWorks, mianowicie integracja z rozwiązaniem SolidWorks 3D CAD. Model 3D utworzony w systemie SolidWorks stanowi jedną z danych wejściowych do przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych. Kolejne dane, jakie wprowadzamy do systemu, to materiał, z którego wykonamy nasz detal lub detale. Wraz z tym idzie definicja właściwości materiałowych. Następnie definiujemy umocowania i obciążenia dla naszego detalu. Po tym etapie, tak zwanego preprocessingu, dochodzi do faktycznych obliczeń, czyli processingu, gdzie do głosu dochodzi aparat matematyczny określany mianem solvera matematycznego. I po obliczeniach naszym oczom ukazuje się wynik w postaci, mówiąc kolokwialnie, mapy kolorów wraz z parametrem, który jest dla nas strategicznym, na przykład naprężenia bądź przemieszczenia. Po wyciągnięciu wniosków na tym etapie obserwacji wyników, możemy dokonać edycji naszego modelu, możemy zmienić warunki, w których ten nasz detal będzie pracował, bądź zmienić materiał dedykowany do naszych konkretnych zadań. Istotne jest to, że cecha operacyjna polegająca na tym, że dwa środowiska projektowe i analityczne pracują w jednym interfejsie, sprawia, że możemy tych zadań dokonać bardzo komfortowo. A między etapem definiowania analizy a obserwacją wyników jest pętla otwarta. Oczywiście ten test, który miałem przyjemność nakreślić Państwu, nie odpowiada wszystkim z Państwa potrzeb. Wiemy, że dedykujemy nasze narzędzia do inżynierów wielu dyscyplin, wiemy, że Państwa produkty są inne. Stąd śpieszę donieść, że w naszym portfolio znajduje się pełen zestaw analizy strukturalnej. Analizy z zakresu mechaniki płynów oraz analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, odpowiadających potrzebom naszych klientów. Warto w tym miejscu posiłkować się również faktami otrzymywanymi z niezależnych źródeł. W tym przypadku instytucji Aberdeen, generującej raporty. Jeden z takich raportów mówi, że producenci najlepsi w swojej klasie, czyli tacy, którzy osiągają swoje cele w zakresie sprzedaży, kosztów, czasu wprowadzania na rynek i jakości w niemalże 90% przypadków, po pierwsze, używają symulacji w fazie projektowania, ograniczają liczbę prototypów fizycznych, skracają czas dostarczenia produktu na rynek, oraz zmniejszają koszty projektowania. Niewątpliwie dowodem na argumenty biznesowe, które do tej pory przytoczyłem, są również referencje i klienci, którzy już używają narzędzi z portfolio SolidWorks Simulation. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami celem przybliżenia historii wdrożeń tych pakietów. Kolejna informacja, którą uznałem za cenną dla Państwa, pochodzi z deklaracji osób zasilających kadry menadżerskie firm produkcyjnych. Menadżerowie, odpowiadając na pytanie, co jest dla nich najważniejsze w rozwoju produktu, zgłaszali punkty związane z jakością, skróceniem cyklów dostosowawczych, możliwością tworzenia złożonych, innowacyjnych produktów oraz ograniczenia budżetów, czyli kosztów operacyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 90% menadżerów, osób z kadry kierowniczej zwraca uwagę na skrócenie czasu rozwoju produktu. Mam nadzieję, że już na tym etapie prezentacji udowodniłem Państwu, że każdy z tych punktów wpisuje się w nomenklaturę i prawidłowość wdrażania narzędzi analitycznych w cykl życia realizacji produktu. Wróćmy myślą do sekwencyjnego
sposobu realizacji zadań. Na tym czytelnym wykresie możecie Państwo dostrzec rzecz, która nie będzie dla Was niespodzianką, iż im dalej jesteśmy na etapie cyklu życia produktu, tym koszt zmian dokonywanych w produkcie jest większy. Zatem słusznym wydaje się metodologia i możliwość wykonywania analizy wytrzymałościowej, symulacji czy optymalizacji produktu na bardzo wczesnym etapie realizacji prac projektowych, na etapie koncepcyjnym i na etapie generowania dokumentacji. A więc są to etapy bardzo bliskie i dedykowane właśnie działom konstrukcyjnym. Ważne kwestie dla najwyższego kierownictwa, które zdecydowanie świadczą o wartości przedsiębiorstwa, można by mierzyć między dwoma wskaźnikami. Jeden z nich to koszty operacyjne, a więc jakie środki, jakie fundusze, ile nas kosztuje wyprodukowanie konkretnego detalu. I drugi z tych wskaźników to pozycja na rynku, a więc jak oceniają nas klienci, jak jesteśmy postrzegani na tle konkurencji. Między tymi wskaźnikami możemy oceniać kondycję i wartość naszego przedsiębiorstwa. Dzięki implementacji narzędzi analitycznych, dzięki ich wdrożeniu na bardzo wczesnych etapach powstawania produktu, możemy w bardzo znaczący sposób wpłynąć na ograniczenie kosztów operacyjnych oraz na poprawę samego produktu. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo znacząco zwiększyć możliwości przedsiębiorstwa.